Przepiękne sanktuarium mówiące o najważniejszym czynie Maryi, o jej macierzyństwie, znajduje się w Trzebiatowie. Jeden z historyków w nazwie tej miejscowości dostrzegł nawiązanie do pogańskiego kultu. Trebiti oznaczało kiedyś tyle, co ofiarować. Czy nie jest to wymowne, że ta neogotycka świątynia poświęcona kultowi maryjnemu znajduje się w miejscu związanym pierwotnie z ofiarowaniem? Niesamowite są Boże plany. My również dzięki Maryi możemy nasze ludzkie przywiązania przemienić w to, co będzie służyło prawdziwemu Bogu. Wejdźmy i zatrzymajmy się więc przy tym, co Maryja Matka ma nam do powiedzenia. Ona to, co ludzkie, wykorzystała do tego, by dać światu to, co boskie. Wchodzimy do miejsca świętego. Jest nim każda ogromna bazylika, kościół parafialny z dużą liczbą wierzących, jak i również najmniejsza kapliczka, do której tylko co jakiś czas przychodzi się, bo rzadko są tam sprawowane msze święte. Ale wiemy, że łaska Pana Boga nie zależy od rozmachu budowli. Niemniej są takie miejsca, gdzie czujemy mocniejszy dotyk Pana Boga, że tam Jego łaska niesamowicie się rozlewa i nie bez powodu nazywamy je sanktuariami, od łacińskiego sanctus, święty. I właśnie w jednym z takich sanktuariów właśnie się znajduje. Pozornie wygląda to na zwykły, ale jakże piękny architektonicznie kościół. Jednak sanktuarium to jest coś zdecydowanie większego. Bo gdyby tak nie było, to tak dużo ludzi by tutaj nie przybywało, a pokonują nawet setki kilometrów. Większość sanktuariów w Polsce jest erygowanych, czyli doświadczenie, które ludzie tutaj zyskują, nie jest tylko opinią wybranej grupy osób, tylko jest potwierdzone przez kompetentną władzę kościelną. I to, że mnóstwo tych sanktuariów erygowanych jest właśnie maryjnych, potwierdza, że Matka Boża jest bardzo aktywna w wypraszaniu nam darów, które potrzebujemy od Pana Boga. Różnorodność wezwań i tematyk tych sanktuariów jest dla nas bardzo dobrym kompasem, jak katolicy patrzą na Maryję, w czym chcą ją naśladować oraz o jakie łaski przez jej pośrednictwo proszą samego Pana Boga. Zastanawiające jest to, że chociaż przychodzimy do kościoła po to, aby spotkać się z wszechmogącym Bogiem, to tak wiele świątyń jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. I sam tego doświadczam, bo od początku kapłaństwa jestem tylko w parafiach maryjnych. Na początku w Cydynii, w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a teraz w Gryficach, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, skłania mnie do tego, aby na tle kilku sanktuariów maryjnych powiedzieć, kim dla katolika jest Maryja i co praktycznie z tego wynika. Przyłączysz się do tej maryjnej wyprawy? Trudne macierzyństwo. To dobrze. I nie mówię wcale tego dlatego, że źle jej życzę, albo twierdzę, że ja mam trudne życie, więc dlaczego ona miałaby mieć lepiej. Nie. Bo gdyby była w cieplarnianych warunkach, to stwierdzilibyśmy, nie, ona jest kimś bardzo dalekim. Pan Bóg jej pobłogosławił, porozwiązywał wszelkie problemy, więc co ona może wiedzieć o życiu? A przecież wie bardzo dużo. Jest na odwrót. Ona co chwilę musiała być w podskoku, dlatego że rzucano jej jakieś kłody pod nogi. Jedną z takich było zwiastowanie. Przychodzi anioł i ona totalnie go nie rozumie. Nie wie, jak ma ze sobą połączyć te wszystkie propozycje, które jej daje. I dlatego wypowiada pytanie,
Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Maryjo, bardzo dziękuję Tobie za to pytanie. Bo jeśli moja mama w niebie zadaje pytania, czyli nie przyjmuje wszystkiego bezkrytycznie, to wiem, że ja również mogę pytać. A ja mam setki pytań. I wiem, że w modlitwie różańcowej, w nowennie pompejańskiej, w nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i wymieniając przeróżne inne maryjne pobożności, mogę prosić o to, aby moje pytania nie kończyły się frustracją, tylko żeby zakończały się twórczą nadzieją. Kolejna macierzyńska trudność Maryi nastąpiła wtedy, kiedy święty Józef chciał oddalić ją potajemnie. I wcale nie mamy mu się co dziwić. Dla niego było ciężko, on szukał rozwiązania, bo patrzy, Maryja, która od niedawna jest jego żoną i dziecko niewiadomego pochodzenia. Maryja musiała widzieć jego posępną minę oraz wewnętrzną walkę i dlatego jest dla nas tak niesłychanie pomocna, bo ona wie, co to znaczy, że inni się od nas odwracają, wręcz jakby chcieli powiedzieć, w tył zwrot, nie ma nas i szukać tylko okazji do bezpiecznej ewakuacji. I wtedy ona jest obok nas i otacza nas płaszczem swojej opieki. Nie na tym koniec bólów Maryi. Z powodu zawiści Heroda musiała ona uciekać do Egiptu. I zadajmy sobie uczciwie pytanie, czy jakakolwiek matka chciałaby uciekać do obcego kraju? Zdecydowanie nie. Tym bardziej do miejsca, które mu się źle kojarzy, a Żydzi patrzyli na Egipt jak na synonim zła, grzechu, odcięcia się od Pana Boga. Dlatego w tych chwilach, kiedy myślimy, że wszyscy nas zostawiają, wiedzmy, że jest ona obok nas. Albo kiedy matka jest prześladowana, czy to przez swojego męża, przez jakiegoś mężczyznę, czy przez jakąkolwiek inną osobę, to niech wie, że w tym doświadczeniu Matka Najświętsza jest bardzo blisko z nią. Maryja nie psychologizowała tego, że pobyt w Egipcie źle wpłynie na psychikę małego Jezusa. Ona wiedziała, że jeśli jest jakieś zagrożenie, to trzeba uciekać, trzeba czasami nawet wejść w głąb śmierci. I dzisiaj jest podobnie. Więc kiedy czujesz się osamotniony, bo wszyscy ciebie zostawiają, to wiedz, że ona o tobie nie zapomina. Zobaczmy, że Maryja jest najbardziej zaskoczoną Matką Świata. I to prawda, że każda mama może powiedzieć, moje drogie dziecko, co z ciebie wyrośnie? Ale jednak Maryja jest zawsze najbardziej zaskoczona. Dlaczego? Ponieważ jej synem jest Bóg, Wszechmogący, ten, kogo nie jest w stanie ogarnąć cały Wszechświat, a tym bardziej jedna, mała i bardzo młoda osoba. Dlatego, kiedy mamy problem i widzimy, że człowiek jest zupełnie innym światem, że nasze dziecko, nasi znajomi nie są naszymi kopiami, to wtedy uciekajmy się do niej, do tej, która zawsze tę inność swojego syna potrafiła uszanować i która potrafi zaradzić, kiedy nasi najbliżsi schodzą na złe drogi, takie nieugruntowane, na jakieś błędne drogi. Zostaliśmy do tego zaproszeni przez samego Jezusa, który wisząc na krzyżu i cedząc słowo po słowie, patrząc się na świętego Jana, powiedział, oto matka twoja. I nie powiedział to tylko i wyłącznie do niego, ale do każdego chrześcijanina. Dlatego bierzmy z tego przykład i starajmy się to wykorzystać. Maryjo, Matko Kościoła, Matko Pocieszenia, módl się za nami.